fajnie się jedzie. Riverside 920. Powiem wam szczerze, amortyzator świetnie sobie radzi. Nie mam zastrzeżeń. Chociaż cena tego amortyzatora prawie 1000 zł, to posłuchajcie, robi pewne wrażenie. Ale sam amortyzator doskonale się spisuje, nie mam żadnych zastrzeżeń. A mój stary to leży u tego pana, który mi robi rower często. Bo jak wspomniałem, w niektórych filmach nie mam na to miejsca. I będzie zmodyfikowany. Po prostu, jeżeli się uda go zrobić, to będzie zrobiony. Bo tu chodzi o to, że... co tu mówić? Do rowerów decathlonowskich amortyzatory są wykonywane na jakiejś bocznej linii czy coś takiego. I często jest tak, że są no tak niezbyt dobrze wykonane. Tak jak miałem amortyzator właśnie w tym rowerze Santura, to widzieliście, co się z nim działo. Więc nic nie chcę dalej mówić. Zmienimy sobie przełożenie. Ładnie weszło od razu. Prosta droga jak w mordę strzelił. Fajnie się jedzie. Powiem wam szczerze, że amortyzator się świetnie spisuje. Wyregulowałem go pod siebie, tak żeby, tak wiecie, nie był też za lekki, za miękki i za twardy. Takie medium, takie pośrodku jest doskonałe. Jest odpowiedni. Ja dużo nie ważę, bo ważę 92 kg. A nawet pewnie 90 teraz, bo schudłem do 2 kilo, więc po prostu ograniczyłem jedzenie i tyle, to wystarczyło. Więc ja dużo nie ważę, więc ten rower nawet nie ma obciążenia, nie wiadomo jakiego. Ale powiem szczerze, że Riverside 920 i tamtego Rockridera nie zamieniłbym na żaden inny rower. Po prostu tak się banalnie, świetnie na nich mi jeździ, że naprawdę. Nawet jakby mi ktoś proponował elektryka za 50 tysięcy, to nawet nie zamienię się. Dobra, fajnie, ja rozumiem fanów elektryków, że o, bo jedziesz i nie czujesz. Tak, ale kurde, dzięki temu, że jeździcie w manualu, a nie w automacie, jak ja to nazywam, to w manualu dzięki temu sobie mięśnie wypracowujecie, a jak jeździcie w elektryku, w automacie, to praktycznie nic nie ćwiczycie, bo was to wspomaga i to jest właśnie problem. Dobra, trzymajcie się, pozdrawiam, piorun. Najlepszy rowerzysta w swej klasie. Trzymajcie się i na razie. Pozdrawiam wszystkich. Ciebie, Pawle, też myślałeś, że nie? Ha, ha, ha. I tu cię mam, przyjacielu.